Jeżeli będziesz panną młodą, to dzisiaj film dla twojego narzeczonego. Nie trać czasu, więc przewin dalej. Panowie, wiem, że jesteście ogarnięci, ale mam kilka fajnych rad dla was. Moje drogie panie, dacie nam trochę męskiej przestrzeni? Czy już zawsze będziecie sprawdzać i kontrolować swojego faceta? Serio? Dobra, panowie, teraz wracamy. Już na pewno sobie poszły. Kilka szybkich rad. Wiem, że nieczęsto jesteście w krawatach i muszkach i dla większości z nas ich wiązanie to czarna magia. Przed ślubem jednak trzeba się tego nauczyć. YouTube, podwójny Windsor i jedziecie aż do skutku. Powiedzcie świadkowi, że będzie pomagał w wybieraniu podczas przygotowań. Oni naprawdę nie zawsze są tego świadomi, że będą wam zapinać muszkę czy spinki. Niech się do tego mentalnie i warsztatowo przygotują. Dajmy im szansę. Kolejna rada. W tym dniu miej zawsze przy sobie telefon, gdyby przypadkiem dzwoniła twoja przyszła żona. Jeszcze coś na deser. Bądź silny i gdy zobaczysz, że się stresuje, pokaż, że jesteś jej facetem. Tym, na którego może liczyć, z którym chce spędzić resztę życia. Zachowaj spokój i rób to, co zawsze robisz, żeby ją wesprzeć. Jak jej wtedy pomóc? Wiesz tylko ty, poznasz ją najlepiej. Porady od faceta dla facetów. Po więcej zawsze możesz obserwować. PS, drogie panie, powiem, że zostałyście do końca. Ostatnia rada była również dla was. Dzięki i do zobaczenia. Piąteczka.